Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy bardzo fajny i krótki odcinek dotyczący balansu bieli, a właściwie temperatury barwowej, w zależności od tego, który parametr chcemy i co chcemy omawiać. Ale powiem tak, jeżeli chodzi o sam balans bieli, jest to sposób kompensowania tych kolorów, czy właśnie temperatury kolorów przez aparat cyfrowy, a temperaturę barwową zwykle narzuca nam dane otoczenie, czy dane miejsce. Tak jak na przykład thrillery skandynawskie mają zwykle bardzo chłodną, tak, niską temperaturę. We just found the body. A na przykład już ujęcia z południa mogą mieć bardzo wysoką. Filmy dla dzieci, one zwykle mają wysoką temperaturę barwową, czyli na przykład 8000 Kelvinów. And perhaps her own as well. Natomiast po drugiej stronie znajdą się filmy typu thrillery, czy filmy z kina skandynawskiego, gdzie mamy szwedzkie kino, na przykład takie mroczne kino, gdzie pojawiają się zbrodnie, ciemne charaktery i zupełnie po drugiej stronie stawiamy temperaturę barwową. Wtedy mamy bardzo niskie wartości, na przykład 2-3 tysiące, zwykle 2000 Kelvinów. A way of avoiding all those people you might want to avoid right now. You will be investigating thieves, misers, bullies. Jeżeli chcemy wykorzystać wzorzec i odwzorować wiernie kolory, nie przesadzić w jedną stronę bajkową, ciepłą, lub w stronę drugą, chłodną, skandynawską, wtedy możemy wziąć na plan filmowy wzorzec i według wzorca ustawić temperaturę kolorów. Hold your white balance card or your sheet of paper in front of your drone camera. For white balancing in camera, what you want to do is go to settings, camera settings, white balance, manual, and then use the slider to adjust the white balance settings. Use your eyes to visually gauge the color of the card. In Lightroom, what you want to do is switch to the develop tab, find one of the images with the white balance card, and grab this little eyedropper, click the eyedropper to pick it up, and pick a neutral target. In this case, I'm going to select the white card. Zwykle światło dzienne jest traktowane jako właśnie 5500, jako ten wzorzec Kelvinów i na przykład żarówki, z których korzystamy. Ja korzystam tutaj z trzech żarówek, gdzie każda z nich ma temperaturę 5500 Kelvinów. Dobra, przejdźmy w takim razie do tego, co możemy zrobić na dzisiaj. Jeżeli popatrzycie na to, co możemy zrobić na dzisiaj, to możemy regulować temperaturę barwową w zakresie od 2 do 10 tysięcy Kelvinów. Od bardzo chłodnego obrazka, aż po obrazek naprawdę mega ciepły. I to jest świetna sprawa w zależności od tego, w jakim nastroju chcemy nasz film oddać. Jeżeli to jest zima, to wtedy posługujemy się faktycznie niskimi temperaturami. Te kolory są bardzo mocno stłumione. Jeżeli jest wiosna i chcemy przekazać, nie wiem, radość, czy lato, czy nasz wyjazd wakacyjny, wtedy możemy podnieść tę temperaturę. I teraz, jeżeli chodzi o drony, możecie mieć taką sytuację, że faktycznie ktoś wam oceni wasz film w taki sposób: o kurczę, widać było, że na automatycznym balansie bieli jechałeś. Na czym to polega? Mianowicie lecisz i w pewnym momencie w kadrze pojawia się obiekt, albo niebieski, albo na przykład pomarańczowy i zupełnie nam się zmienia sytuacja, jeżeli chodzi o temperaturę barwową. Zobacz, nagle w planie masz coś niebieskiego, albo coś pomarańczowego i zupełnie inaczej ten aparat cyfrowy przetwarza obraz podany w ten sposób. Teraz zrobimy sobie przykład i pokażę ci, jak najlepiej sobie poradzić z tym, jeżeli jesteś oczywiście początkującym, jeżeli nie masz dużych wymagań, a chcesz, żeby to ujęcie było równo nagrane. Balans bieli automatyczny w tej chwili na tym przykładzie pierwszym zastosujemy. Wszystko w automacie. Pojawia się w kadrze obiekt całkowicie niebieski, a za chwilę pojawia się obiekt całkowicie pomarańczowy. I teraz, żeby ustawić prawidłowo tę wartość temperatury barwowej, najlepiej jest zrobić to w ten sposób, że przechodzimy do kamery White Balance, przechodzimy sobie na wartość manualną, widzimy, że jest 5300, ale załóżmy, że chciałbym ją zmienić, tak, na 2000, jak widzisz, jest w tej chwili całkiem bardzo niska temperatura barwowa. No i teraz, żeby ustawić prawidłowo, bo system zwykle dobrze ustawia prawidłowo, przejdźmy w automat i zablokujemy sobie w manualnym. W tym momencie masz dobrze ustawioną temperaturę i ona nie będzie notowała zmian żadnych podczas lotu takiego nagrania, jak na przykład to. I teraz niezależnie, czy wyciągnę niebieską, czy obiekt, który będzie pomarańczowy, ciepły, to nie będzie miało dla mnie znaczenia.
bo ten system nie będzie reagował na zmiany. I tak to właśnie wygląda, czyli w ten sposób, jeżeli klikniesz sobie na automat na chwilę i zablokujesz, jest to najlepszy sposób na to, żeby ogarnąć balans bieli, czy też ustawienie. Tutaj w kelwinach jest wyrażona temperatura barwowa, żeby opanować to i nie zepsuć sobie ujęć. Na przykład z wakacji, jeżeli pojawia ci się jakaś skałka w planie nagle, albo zmieniają ci się kolory, czy jakiś obiekt typu samochód nagle wchodzi w kadr. To jest właśnie najlepsza metoda na to, żeby ten balans bieli mieć na stałym poziomie i ustawić go jednoznacznie, w prosty sposób, bez zajmowania się tym długo. Podsumowując, słuchajcie, życzę Wam kreatywnych projektów i oddania też nastroju danego filmu. Czy to jest nastrój grozy i faktycznie bardzo niska temperatura, czy nastrój radosny, tak jak dzieci w tle, wakacje, radość, ciepło i wtedy wysoka temperatura naszych ujęć. Trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnym epizodzie niedługo. Cześć!